Wielki test PiS od Kizo. Mam tu wszystkie 6 smaków dostępnych w żabce. Zobaczmy, jak one smakują. Zobaczymy, który smak jest najlepszy. Extra Meat Barbecue. Mamy tutaj sporo mięsa, kurczaka, salami, szyneczkę. Zobaczmy, jak to będzie smakować. Ja sobie kroję kawałek i już próbujemy. Jeśli chodzi o ilość składników, jest ich naprawdę dużo. Faktycznie tego mięsa nie oszczędzali. Mamy dużo tego salami, kurczaka, szynki, nawet tej papryki. Ale mimo tego, że ta papryka marynowana, czyli tutaj się znajduje, no to ta pizza raczej jest słodka niż ostra. Tej ostrości w ogóle tutaj nie wyczuwam. No i tego mięsa również, mimo tego, że jest tutaj, widać, że jest, tego mięsa nie czuć, bo ten sos barbecue przykrywa całość tej pizzy. Jest to jedno z tych barbecue bardziej słodkich niż jakichś wędzonych. No i dla mnie taki smakuje troszkę, nie jest to z barbecue, a bardziej może jak jakiś ketchup a la barbecue. Ale nie mówię, że ta pizza smakuje źle. Pamiętając, że jest to pizza mrożona, to wypada naprawdę nieźle. Moja ocena tej pizzy, czyli Extra Meat Barbecue, tutaj muszę dać taką średnią ocenę, bo oczekiwanie miałem więcej. No, Extra Meat, to samo mówi za siebie. Taka mięsna pizza powinna smakować dużo lepiej. Ale mamy to, co mamy. Moja ocena to będzie 6 na 10, a taka pizza w żabce kosztuje w okolicach 18 zł. Cóż, zobaczymy, jak inne pizze wypadną. Ta na razie jest tak w środku stawki, ale porównamy je do innych pizz, bo mamy aż 6 smaków, teraz już 5. No i na pewno tutaj będziemy mieli szerszy podgląd na koniec, jak będziemy już tworzyć ranking. Big Cheese. Mamy tutaj solidną mieszankę różnych serów. Jest to taka wariacja na temat pizzy 4 serów. Ale moim zdaniem tutaj tych smaków różnorodnych serów nie da się wyczuć. Jakbym chciał być złośliwy, to powiedziałbym, że to jest taka troszkę bardziej lepsza margarita. Spodziewam się, że będą te sery bardziej wyraźne, że będą te smaki bardziej wyraziste. Tego tutaj nie ma. Jest to raczej pizza dla osób, które za bardzo nie lubią dodatków do pizzy. No i jest to taki zawsze dobry wybór. Nie wiecie, co goście lubią. Big Cheese w tym wypadku, czyli 4, można powiedzieć, że takie 4 sery. No i zawsze posmakuje, bo tutaj nic takich składników, których ktoś może nie lubić, nie ma. Dla mnie ta pizza z szału nie zrobiła, ale jak na pizzę mrożoną wypada naprawdę smacznie. Takie 5,5 na 10, no na takiego to oczywiście około 18 zł w żabce. Żeby też wątpliwości nie było, że te smaki serów nie są wyczuwalne, są, ale jest to bardzo subtelne. Tym razem mamy smak Tex-Mex. Jak widzicie, mamy tutaj kurczaka, mięso wołowe, no i dodateczki. Zobaczmy, jak ten smak wypada. Biorę kawałeczek i testujemy. Kurczę, jest to już trzecia pizza, którą testuję od Kizo. No i były tak zachwalane mega, że są takie mega dobre. Powiem szczerze, no wypadają średnio. Ja najbardziej rozumiem, że są to pizze mrożone, więc musimy też obniżyć trochę oczekiwania. Ale co jest takim problemem w zwykłych pizzach mrożonych, takich najtańszych? No mała ilość składników. Tutaj od Kizo, no daje dużo składników, nie żałuję. Ale są też inne minusy, jak to, że na przykład jest dużo ciasta, jest dużo sosu, który zabija smak całej pizzy. No i tutaj mam też takie wrażenie, że właśnie to ciasto i właśnie ten sos pochłania trochę smakiem te składniki. I są raczej na którymś z kolei planie niż na pierwszym. Mimo, że mamy ich naprawdę dużo, to smakowo się nie przebijają. Jeśli chodzi o konkretnie tą pizzę, byłem sceptycznie nastawiony, bo tego typu mięso wołowe, no powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda to za dobrze. Nie kupujemy zwykle pizz takich. Jest to raczej taki mniej standardowy dodatek, ale tu wypada całkiem nieźle. Ta pizza w stosunku do pozostałych jest lekko pikantna. Ten kurczaczek też tu jest, ale tak jak mówię, moim zdaniem zanika. Zanika w całej tej pizzy. Jest to smaczne, jest to jak najbardziej do zjedzenia. Szału nie zrobiło. Zastanawiam się tylko, czy warto dopłacać do standardowych pizzy, bo ta kosztuje około 18 zł w żabce, więc nie jest to najniższa cena. Czy na tyle jest dobra, żeby po prostu to dopłacić? Moja ocena akurat tej jest całkiem spoko, daje 7 na 10. Double Cut Pepperoni. Ma być ostro i ma być dużo pepperoni. Zobaczmy, jak to smakuje. O kurczę, w końcu coś innego. Faktycznie jest hot, jest ostrość przeze mnie wyczuwalna. Jak widzicie, mamy troszkę inny sos. Nie ma takiego podkładu pomidorowego, a w innych pizzach od Kizo narzekałem, że ten sos pomidorowy zabija smak innych składników, bo jest po prostu zbyt intensywny, za dużo go. Ta kompozycja mi naprawdę leży. Składników jest naprawdę dużo. Papryczek jalapeno mogą być jeszcze troszkę więcej, bo jak widzieliście wcześniej całą pizzę, no to nie jest równomiernie rozłożona. Ale ogólnie myślę, że do tej pory to jest jedna z najlepszych pizz. Daję tutaj 7 na 10.
Bo naprawdę mi posmakowała, czuć tą ostrość, to co obiecuję, to daję. Zawsze za tą bicę zapłaciłem około 18 zł i myślę, że ta jest akurat warta swojej ceny. Tym razem smak kebab. Zobaczmy, jak ona smakuje. A prezentuje się naprawdę nieźle. Mamy tutaj mięso a la kebabowe, dużo cebuli, dużo papryki. No, nie prezentuje się to źle. Zobaczmy, jak będzie smakować. W tej pizzy akurat kompozycja jest troszeczkę inna niż zwykłej, z tego co widzę. Nadal mam problem z tymi pizzami od Kizu, że tych składników aż tak mocno nie wyczuwam. Bardziej wyczuwam to ciasto, właśnie ten sos, ale tutaj mam wrażenie, że z góry widzicie, taki jest troszkę inny jakby ala sos. Bardziej taki śmietankowo-ziołowo, może czosnkowy, delikatny. Oczywiście również pomidorowy tutaj jest. Ciasto jest fajne, mięciutkie, puszyste, ale z dołu fajnie chrupkie, więc jest idealnie. Składników jest sporo, ale nie są mocno wyczuwalne. Mogłoby być to mięso kebabowe bardziej wyraźne. Ta cebula również jest taka rozmydlana. Brakuje jej takiej stałości, takiej twardości. Też, żeby miała właśnie bardziej wyraźny smak, bo w tłumie po prostu zanika. Jest to fajna pizza, naszpikowana dużą ilością smaków, ale tak jak wspomniałem, niestety, no to ciasto i ten sos pomidorowy mocno tutaj przykrywa ten smak. Ale za ten sos tutaj muszę dać troszkę wyższą ocenę. Myślę, że takie 7 na 10 tutaj również dam. Nie jest jakoś ostra. Czy czuję tutaj kebaba? No, powiedziałbym, że nie. Ale tym razem nie czuję, żebym zmarnował te 18 zł. Burger Boss. Zobaczmy, jak ona smakuje. Mamy tutaj mięso wołowe, mamy tutaj pomidory cherry. Mega dla mnie zaskoczenie. Byłem negatywnie nastawiony przez to, że te pomidorki cherry puściły tą wodę, cała jest taka troszkę mokra. Ale gdy już skosztowałem, zobaczyłem, że mimo tego, że niby jest mokra, to tylko z góry, a dół pozostaje fajnie chrupiący, a ciasto nadal jest fajnie mięciutkie. Ale dzięki właśnie tym pomidorom cherry, ta pizza mega się wyróżnia. Nadają takiej fajnej słodkości tej pizzy, do tego fajnie się komponują z resztą składników, między innymi właśnie z tym mięsem wołowym. No powiem szczerze, zaskoczony jestem tą propozycją. Naprawdę nieźle wchodzi. Kurczę, chyba to jest moja ulubiona pizza od Kizo. Naprawdę jest wypakowana po brzegi składnikami, a składniki są dobre. Sama pizza jest, naprawdę się wyróżnia. Wszystko co powinna mieć, to ma. Zauważcie, że w tej pizzy nie ma tego sosu pomidorowego, takiego chamskiego, który był w niektórych poprzednich pizzach, który moim zdaniem przykrywał właśnie smakiem składniki. Tu go nie ma. Dzięki temu składniki nabierają swojego wyrazu i smakuje to naprawdę nieźle. No, powiem szczerze, mega mi ta pizza posmakowała. Dam tutaj wysoką ocenę. Moja ocena tutaj to 8 na 10, oczywiście w skali pizz mrożonych. Przechodząc do podsumowania pizz od Kizo. Powiem szczerze, szał na mnie aż tak wielkiego nie zrobiło. Jak na pizzę mrożoną, oczywiście jest to dobrej jakości wszystko. I tak, myślę, że na pierwszym miejscu ostatnia pizza, Burger Boss. Zaskoczenie, fajna, słodziutka, fajne składniki, no wszystko jest na swoim miejscu. Zaraz za nią, może nawet na równi u niektórych, Double Pepperoni, Hot Pepperoni. Tutaj znowu się wyróżnia, ale czymś innym. Właśnie swoją ostrością, swoją ilością składników, ale przede wszystkim tą ostrością. Przez co właśnie nabiera swojego charakteru. I te właśnie swoje dwie pizze mają swój charakter. Dlatego się na tle innych wyróżniają. Na trzecim miejscu myślę, że mogę dać ex aequo, żeby nikogo nie pokrzywdzić. Kebab i Tex-Mex. Myślę, że obie te pizze są spoko wyborem, ale nie jakimś super. Poza podium mamy Extra Meat Barbecue. Najbardziej lubię właśnie pizzę z barbecue. Tym razem nie wyszło to dobrze. No i na ostatnich miejscach ex aequo na ostatnim miejscu. Nie będziemy się tutaj bawić w wielkie tutaj liczenie punktów. Big Cheese też. No standard, nie mogę tutaj się też przyczepić, ale po prostu no niczym to nie zaskoczyło.